To jest era futbolu. To jest kolejna z naszych szalonych recenzji. I to jest era futbolu 2002. Jeśli dobrze pamiętam, polecał ją Jerzy Engel. Czy ty rzeczywiście nie miałeś doświadczeń z erą futbolu? Z polską FIFA? Nie Nie, miałeś? niestety, nie miałem Słuchaj, żadnych. To jest historia nawet była dziwiczy ląd. taka, że zbliżał się mundial i każdy, absolutnie każdy chciał wypuścić jakąś grę. Portal Ostrołęka24.pl też pracował nad wypuszczeniem własnej gry piłkarskiej. CD Action dało grę piłkarską. Była gra piłkarska, w której komentował mecze Mateusz Borek. Tam były piłkarskie mistrzostwa świata. Była oczywiście FIFA World Cup i była era futbolu. Era futbolu, która była w każdym kiosku za dwie dychy. To nie było, wiesz, to była cena. To Dla pamiętam. wielu to była pierwsza legalna gra, bo dwie dychy to była cena jak u pirata. Ta To piłkarskie pamiętam, mistrzostwa pamiętam. świata kosztowały już chyba 7 dych, tak? Więc pozostawały poza zasięgiem jakichkolwiek możliwości. Ale to wszystko możemy sobie opowiadać już w trakcie. Razem z tym były skoki narciarskie 2002, Na prawda? przykład, one były w tej samej serii. W tej serii właśnie była era futbolu. Dobra, w opcjach nic nie zmieniam, bo zaraz wybuchnie cały świat prawdopodobnie, więc na razie nie będziemy tutaj tego robić. Tryb wieloosobowy nas nie interesuje, ponieważ jesteśmy jedynymi osobami we wszechświecie, które mają w tej chwili odpaloną erę No futbolu myślę, 2002. że nie odbędą się Mistrzostwa Świata, jakieś takie turnieje e-sportowe w erę futbolu. To prawda, ale tak już nas ciągnie do grania, że nie będziemy się wikłać w jakieś tutaj dłuższe wprowadzenia. Era Football 2002, jak się możecie domyślać, jest to gra z 2002 roku, czyli sprzed lat 20. Zobaczymy, czy zestarzała się lepiej niż się zestarzała FIFA 99, w którą bawiliśmy się dobrze. Znaczy, generalnie era futbolu. Ja kupiłem wtedy erę futbolu. Kupiłem wtedy erę futbolu, odpaliłem i uznałem, że to największy badziew, w jaki kiedyś grałem piłkarski. A to jest Ja ciekawe, rozumiem, że bo. dla wielu osób era futbolu jest czymś takim, jest przepełniona sentymentem. Jest tym, że to znakomita symulacja. Ale jednak, jeśli przed chwilą grałeś w FIFA 2001, czy 2002, już nie pamiętam, ale gdzie były takie pasy, gdzie mogłeś podać na dobieg podanie, no to era futbolu była dość koślawą grą. Kulisy były takie, że gra była absolutnie nieprzetestowana. Era futbolu słynie z tego, że możesz strzelić bramkę z boleja z 60 metrów. To jest w zasadzie podstawowy sposób strzelania goli. Gole uderzenia z własnej połowy. Dodajmy, autorzy ukryli się. Przynajmniej w tej rozdzielczości. Nie posiada gra ta żadnych autorów. Gra miała gigantyczne zasięgi, gigantyczną jakby produkcję, w sensie egzemplarze, tak? Jakieś kilkaset tysięcy wręcz. Ale rzeczywiście, widziałeś Jurka Angela, widziałeś Olisa Debę na okładce, miałeś 14 lat, kupowałeś, po prostu kupowałeś. Sytuacja wygląda tak, jeśli chodzi o tryby gry, mamy do dyspozycji spotkanie towarzyskie, tryb wieloosobowy, który nie może zostać uruchomiony, no i mamy turniej. Niestety nie ma tu nic więcej. Możemy wybrać sobie jedną z reprezentacji, jest ich 4, razy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, razy To są 8. mundialowicze. Są mundialowicze, z tamtego mundialu. No tak, bo jest Korea Południowa, jest oczywiście Portugalia i jest też Kostaryka? USA. USA, dobra, bo nie pamiętam, zawsze ten trzeci mecz, o honor. Polskę bierzemy? Tak, ale poczekaj, pokażmy najpierw mecz towarzyski, bo tam będzie widać wszystkie składy. Dobra, sprawdźmy. Oczywiście tylko polskie nazwiska są jakby legalne. Maldomo. Mógłbyś zdać, nie wiem, Meldini, tak? Buffeno, Nastę, Zambrina. Tego to nawet nie wiem, Tamose? Domiano Tomasi. A, widzisz, masz rację. Taki Nardi to wiem. Tai Connerdi, no, pokombinowali tak ze trzy razy, nie? Nie poszli na łatwiznę, żeby Vieri też, zobacz, siedzą i Vaero. damy właśnie Wiera, nie? Nie, damy Vaero. Scholes jest bardzo dobry. To jest Skolsta, tak. Scholes przyjechał do Polski, zamieszkał na osiedlu w Sosnowcu i się nazywa Scholes. O wino też tak ciekawe O wino, wygląda. tak, no, bardzo po Jor. angielsku. A Southdata? Tu chciałbym znać genezę Southdata. No Southgate na pewnie. To Southdata. są takie przeróbki, że się zaczynasz zastanawiać. A Beckham? No. Beckham tu jest jedna litera, ale tak jest tak przerabiane. O, Brytyjczyk. Robaldo. No i Robaldo. Robaldo, to jest jakaś gramy Robaldo. Emerson, Alberto Carlos, patrz, to też jest ciekawe. O. Jest, zobacz, zobacz, kto tam był. Santo Pode. Czy to może być on? To on, A dlaczego Santa Pode? Cruz. Za to Polska, proszę. Dudek, Wałto, Zieliński, Żywłaków, Kukiełko, Bąk, Kałużny, Iwan, Świerczewski, Olisadebe i Żywłaków. Ciekawe, czy są rezerwowi też. Stadiony, cztery. Bardzo ładnie są nazwane. Wiesz, jedziesz na ten mundial, mógłbyś dać Husam czy coś. Nie, daj Stadion 1, Stadion 2, Stadion 3, Stadion 4. Prostota. Gramy turniej? Tak, gramy turniej. Moim zdaniem w ogóle tę grę tworzyli ludzie, którzy w ogóle nie interesują się piłką i nie znają się na niej, bo dali na podstawowy element jakości drużyn technikę. Tak. I Technika? No co ty więcej chcesz? 100 technika, okej, okay, czyli mamy punkt odniesienia. Francja też 100, dobra, okej. Okay. Czyli jesteśmy tak na 60% Francji. Tak to właśnie wygląda. Dużo jak wysiłku też zostało włożone w warstwę taką graficzną tego, prawda?
Od arkusza Excela różni barwa tła, bo gdyby było białe, to byłby to arkusz Excela po prostu. Tło takie piłkarskie, nie? Po prostu świat. Tak. Mapa świata. To w końcu mundial. Mhm. Ach, pusty. Dobra. Nazwiemy to... Nie, pusty. Nazwiemy to tylko tak, pusty. Polska. 21-7. Elegancko. Dobra, zapisana gra została. I teraz tak, składu tu się nie da ustalić. Możemy sobie wziąć dalej. A, i jest od razu mecz. Tak, w ogóle skład jest jakby ruchomy. Masz więcej rezerwowych. To jest bardzo ciekawe rozwiązanie, bo masz więcej rezerwowych, ale nie możesz ich wybrać. Jest karwan, jest ktoś, są inni piłkarze jeszcze do wybrania, oni się sami wybiorą. My lepiej wiemy, kto tu dobrze grał. Ale wiesz, Kukiełka jest, bo wcześniej był już inny skład. Dobrze. Dobra, 3-4-3, to jest taka dobra taktyka. I gra nie ma żadnego poziomu trudności, jest jeden poziom trudności. Tak, no bo naprawdę, bo szukasz problemów tam, gdzie ich nie ma. Dokładnie. A można wymienić... Joystickiem. Bądź padem. Dobra, klawiaturą będziemy grać. Podejrzewam, że strzałkami się poruszamy. Martwi mnie ten jeden poziom. Nie uważasz, że nas zgarbieni? Co? Tak jak ja zazwyczaj. O, jest, ujęcie na gwiazdy. Era, sponsorem gry online, PZPN.pl. Tak, no dobrze, dobrze jednak, że reprezentujesz, że gra powstawała we współpracy z Erą Futbolu, a nie na przykład z Biedronką. Biedronka Futbolu, tak? To musi być nazwa, tak? Tam był Komputer Świat, tam był RMF FM. Tam było naprawdę dużo partnerów, Interia. To jest akurat wierna symulacja, bo przyznajmy, że na mundialu w Korei rzeczywiście były bandy przede wszystkim PZPN-u, Gier Online i Ery Futbolu. Ery, przepraszam. Tak to wyglądało. O, Kukiełka. Proszę, Kukiełka. Blondyn, elegancko. Hajto z wąsem. No. I zamiast orła jest Era. Tak, no oczywiście, reprezentacja Polski z logiem Ery. To jest ciekawe. A to kto? Kałużyn, Kałużyn, taki z no, to jest dość kontrowersyjne. Karwan, Blondyn, zastąpili Orzełka, Ero. Co ty myślisz, Kuba? Wydaje mi się, że powinniśmy tak zrobić jako państwo. Na wszystkich możliwych instytucjach wrzucić tam na szkoła podstawowa numer i taki znaczek Ery. Zwłaszcza, że Ery... O, Olisadebe, zgadza mu się kolor skóry. W przeciwieństwie do Darlingtona. Nie, Juskolak. Skąd się wziął Juskolak? Nie wiem, bo nie było go w tym poprzednim składzie. Znaczy prawdopodobnie przy zmianie składu na 3-4-3, znaczy taktyki, jednak wylosował nam napastnika. Wylosował nam Juskolak, tak? W celi, HW Som, JYP.org, DCE, TS.com. Pewnie jakby Ero tutaj tak w losowych momentach wyrzucał jakieś swoje promocje, na przykład KW, SMS-y za darmo do tak. 30 różnych osób. Bramka SMS, chcesz ustawić sobie na tapetę gołą babę z pikseli? Tak. 2,50, wyślij numer. Dzwonki mi, KW, SAEL, dzwonki MIDI. Wejdźcie na stronę era.pl. Era.pl jest bardzo mocno. Doskonała ta prezentacja. Tak. Dobra, gramy. Podejrzewam, że sterowanie może być podobne jak w FIFA. Minęły już 2 minuty meczu, oni jeszcze nie kopnęli. Dobra. Wiem, patrz, jak koronkowo grają. Wiem, w którym jest zmiana zawodnika już. Jest dobrze. Powiedz, czy tu się biega, czy tu się robi cokolwiek? Na razie biegnę. Może powinniśmy wejść jednak w opcję. Nie. Przechwyciłeś. Dobra, podanie jest tak jak w FIFA. O. No i co? No i grają chłopaki. Przyspieszenia chyba nie ma. O, jest podanie na dobieg. Co ty gadasz? Tak mi się wydaje, kół. Strzelaj. Tu się przede wszystkim strzela chyba. Tak? Nie ma co budować, koronkowo mówisz? Ale to do Olisadebe. Olisadebe jest najlepszy strzelec. Właśnie zastanawiam się, czy to piłkarze w ogóle różnią się, wiesz, umiejętnościami, szybkością, takimi kwestiami. Wątpię. Czy po prostu masz technikę 60 ustawiane, no i czego ty chcesz więcej, tak? Patrz, Olisadebe. Strzał. Aj, nad poprzeczką. Ej, nie jest taka trudna ta gra. Nie strzeli mi jeszcze gola, a minęł kwadrans. Piłka taka klasyczna Biedrona. Ja mam taką teorię, że jak ktoś tworząc grę absolutnie nie zna się na futbolu, to daje tą Biedronkę właśnie. Tak, bo inny. To taka piłkarska, był taki symbol, tak? No tak. No przecież piłka jest poza bramką, dlaczego? No bo to jest jak u Tsubasy, tak? To są herańczycy, blisko Tsubasy. Zobacz sobie powtóreczkę. Pięta, patrz, piętą, no nie. Pięta w bok, tutaj w ogóle lobik. Odwołuję swoje słowa o tym, że gra nie jest taka trudna. Wolej? Piłka przecięła w ogóle siatkę. No, nie tak to miało wyglądać. No. Czy co, z połowy strzelać mówisz? Właśnie jest taki mit, że najłatwiej w erze futbolu strzelić bramkę z połowy. Ja słyszałem taką teorię. To jest prawda. Najłatwiej strzelić bramkę z połowy. Szybka weryfikacja. Emanuel Olisadebe, mamy 1-1. Olisadebe tańczy krakowiaka, tradycyjny polski taniec. Obejrzymy tą wspaniałą powtórkę. Kto za system? Chyba Hajto. Tak mi się wydaje. I pół. Ale petara.
pod tak, poprzekę. No szczerze mówiąc, troszeczkę zawsze jestem zdziwiony, patrząc na oceny tej gry i patrząc na liczne, rzewne wspomnienia, ponieważ no, to nie jest dobra gra. Co ci ludzie wspominają? Znaczy wiesz, to chyba takie wspomnienie jak na zasadzie, byłem kiedyś w takim domku, zamknęli mnie tam rodzice i trzymali mnie tam przez 18 lat. Puh! Co za emocje. Niedobrze. Była szansa na drugiego gola, a coś czuję, że tutaj chciałem wygrać pojedynek główkowy, znaczy spróbować chociaż, nie mówię, że wygrać, ale niestety nie skaczą piłkarze. Piłkarze tutaj nie ma sensu pojedynków. Są nierotami. Futbol jest prostą grą. Dochodzisz do linii środkowej i strzelasz. To jest polska wieś szkoleniowa, to jest przyszłość piłki. Strzelasz. Ale drugi gol? Ajajaj, troszkę za wysoko. Nie skalibrowałem. Klikasz D na 50 metrze do bramki i zastanawiasz się, będzie wpadnie go, czy nie wpadnie. Naprawdę trudna zręcznościowa gra. Znaczy wiesz co, no my mamy tę przewagę, że wiemy o tym, że tak to wygląda, bo być może jakbyś był takim małolatem i grał w erę futbolu, to byś nie wiedział i byś się podniecał. U, ale robię koronkową akcję. Właśnie chyba sens w tym, że nie, to jest już, ja nie grałem za dużo w to, a właśnie poznałem te. No proszę, no da się o. też, da się. I było najbardziej koślawe, nie wiem jak to się nazywa, jak tak robisz. Rozświkołek. Przewrót przód. Patrz jak Jusko tutaj. Pyk, tu, znaczy to nie Jusko, to Karwan chyba. Karwan, poszedł. Pyk, do Juskowiaka, Juskowiak proszę, pewnie. I to nawet nie z połowy. Jednak Karwana i Juskowiaka brakło na mundialu. Tak, jest proste. Tak, wyjaśniło się, co zrobił Engel źle. I my też, bo pamiętasz, że w Champions League Managerze nam nie poszło. Korygowaliśmy błędy Engela, zabraliśmy Krzysztofa Żydłę na mundial i nic z tego nie wyszło. Tak, oczywiście, to stałe zasady. Chętnie zrobię zmiany, ale nie da się tego zrobić. O, można zrobić pauzę. Hmm? To jest już dużo. Poczekajmy teraz. Co wydarzy się w przerwie? Nic się nie wydarzy w przerwie, niestety. S, tak? Tak, S, D, S, no wszystko normalnie. O, ale w ogóle... Czy biegasz, czy coś takiego? Nie, biegniesz jednym tempem. Opa, o, to... zrobiłeś zwód? Jak to zrobiłeś? Ale, to ja. Ale jajca! Fu. Ci się odbiera? D. D. Albo wcisk możesz zrobić. O, lubię strzał. Szkoda, że nie było żadnego rzutu wolnego. Ciekawe jak... Nie zmieniła się ta strzałka, ale wykopałem bardzo daleko. O! Kłos! Kontuzjowany kłos. Strzelam. Tak, strzelaj. To już jest ta pozycja, że nie ma co. Nie bój się odległości, tak mój koledzy. Ale ta strzałka się zbliżyła, nie? Nie, no nie szkodzi. Zabierz mi tę piłkę. No to trzeba na spokojnie, to trzeba na spokojnie. Jakoś tak reaguje z opóźnieniem dosyć tak. Nie, bo jesteś zbyt... O, stał sobie na 5-metrowym spalowym koranczu. Niczym myślę. Rafał maści brzuch z naszej drugiej serii. To to? Kukiełka? Kukiełka, kurczę, chciałbym fajnie. Chciałbym bardzo to kopnąć. Fajnie byłoby kiedyś zmienić kukiełkę. Nie. Kukiełki też bardzo brakowało. Ale spróbuj teraz zrobić zmianę. Jak? O, tu sobie wykopłem. Może escape'em. Dawaj, escape'em. Fu. Podanie. A chcesz gola strzelić? Dobrze. Fu. To strzel gola i wtedy dopiero. Fu. Jestem ciekawy. tak. A i tuż obok słupka. Dawaj, bo 20 minut do końca tylko zostało. To już nie ma co wiesz. Na czas. Musisz wpuścić świeżą krew. Na pewno jest tak na gdzieś. Ale cię. Zrobił koreańczyk. No dobrze, że jeszcze tutaj. Nie będę wykopywał. Tak, poczekaj, ciekawe. Ciekawe, co się stanie. Ja myślę, że wykopię cię automatycznie. To jest dobry moment, bo mamy dobry wynik, tak? Tak, czekamy. A jednak, myślałem, szczerze mówiąc, i to że... patrz, tak podrzucił ryzykownie. To tam ktoś biegnie w ogóle poza boiskiem praktycznie. O, siedzi. To jest Jerzy Engel. Tak. Zwróćmy uwagę, jest prochowiec. Zerowy. Jest prochowiec, tak. Ale to jest tak z dużym spokojem Jerzy Engel, prawda? Myślę, że naprawdę tutaj chciano odtworzyć Jerzego Engela na tej ławce? Wątpię. Wydaje mi się, że ludzie, którzy tworzyli tę grę, nie widzieli, kim jest Jerzy Engel. Skoro nie widzieli, kim jest... Znaczy, czym jest taki sport, jak piłka nożna. Idziemy po skrzydle. Na drugiej ławce też jest Jerzy Engel. Ze sztalem. Ten bramkarz nie jest symbolem tego najlepszego ustawienia się w dziele. Wiesz co mnie... Spalony. No spoko, grają sobie gdzieś tam na środku pola. Czekaj. Teraz już sen. Już do końca. Wyjaśniłem się, czemu nie ma rezerwowych. Nie siedzą na ławce, zostali w szatni. Nie można. O, doliczony czas gry. Pewnie wykopnie. Nie, wykopnie do najbliższego. Musisz. Się właśnie skończy. Tak? Myślisz, że się skończy? Nie. Ten sędzia tutaj widzę, że... Dobra, zero reakcji sędziego. Poczekał.
Zaczął. Do góry. No i koniec meczu, proszę. Był już rozwolny w 85 minucie. Strzeliłeś bramki, ja pograłem na czas. Elegancko. Tak jest. I proszę, Jerzy Engel tylko dałby nam grać i o. Wyszanowanie piłki 71%. No, z czego? Połowę tego wypracowałem, nie wykonując rzutów wolnych. Jacek Zieliński 5 minut trzymał piłkę. Jacek Zieliński ma jakieś 30% posiadania piłki. To prawda. Ciekawe, co teraz dalej się wydarzy. Sam jestem naprawdę... Cisnąłeś pałkę. A, to nie. To nie tego żądałem od świata. Escape, tylko escape, dobra. Okej. Okay. Trzy punkty. Ta tabela jest też taka. Rozegrane mecze, wygrane mecze, przegrane mecze. Kto urządza takie statystyki? Przegrane mecze, to jest bardzo ważne. Znaczy, inaczej te tabele wyglądają normalnie. Zazwyczaj tu są kluby, a tu są te. Dlatego czujesz pewien taki absmak, bo zazwyczaj to jest odwrotnie na osiach. Czy możesz podejrzeć inne tabele? Tak, oczywiście, proszę. Niemcy 6-1 Arabii ograły. Irlandia 4-1 z Kamerunem. Brazylia z Turcją 3-1. Jest realistyczne. Hiszpania 4-0 ze Słowenią. Bardziej niż w 99, gdzie Amika wygrała grupę z Ajaxem, Realem i Juventus. To prawda. Portugalia, Polska. Teraz tę pierwszą połowę? Dobrze. Dobra, to zacznę. A ja w drugiej będę grał na czas. Były jakieś zmiany? Teraz dolosowało nam Żewakowa. Nie ma już Skodaka. Ale dawaj, bo na 3-4-3 musisz wziąć. Strzeliliśmy bramkę, co prawda, Andrzejem Skodakiem, ale nie ma też Kukiewki. Pilo Sousa. To jest zbrodniarz. Jak będziesz widział z szóstką, to od razu tnij. Dobra, wybiegają. Dziarsko. Chciałbym zobaczyć krzymówkę, wiesz? Jak wygląda? Tak. To musimy na 3-5... Ale zawsze jest jakiś blok ze stadionem. Taki, że z tego bloku możesz obejrzeć mecz mistrzostw świata. Zauważyłeś? Na tamtym stadionie tak było. Tak, jak w GKS Jastrzębie. To wygląda. Tutaj. To nie było za zdrowe, taki skręt tej głowy, powiem ci szczerze. Złamanie karku. Ale jaka rozgrzewka stoją wszyscy. Na kursie. Sędziowie czekają. Kurczę, że piłkarz się rozgrzewa. A nie, to jest ten sam blok. To jest ten sam stadion. A, ten sam stadion, cały czas. Nie, tamten miał wyższe trybuny. Tak? Tak, bo tamten był taki jak olimpijski. Tak? No, sprawdźmy. Jestem pewny, że dolosowało Juskowiaka. Pawdo, dobrze. Na razie zgodnie z planem. Żewłakow, okej. Okay. Hajto. Hajto, tak, wąs już. Widzę, że rozpoznajesz. Krzynówek, to jest krzynówek, to jest krzynówek. Bardzo ładnie odzorowany krzynówek. Świerczewski był w pierwszym meczu? Chyba był. Bąk. Ale to. Kariusz Bąk może być. No właśnie tak teraz o tym myślę. Karwan. Po co podpisywać, który Bąk, prawda? No, nie, absolutnie. Drugi Żewłakow. Jest drugi Żewłakow. Olisa DB. I nie ma. Nie ma Juskowiaka. To coś. No cóż. Coś poszło nie tak. Czyli Bąk jest naszym. Czy to musi być Arkadiusz Bąk w takim razie? Dolosowany. Także tak, jest bardzo duże możliwości ingerencji. Niestety nie zostanie królem strzelców Juskowiak, bo gra Bąk teraz i koniec. Nie masz wyboru. Ale tutaj. No powiedz, gra ta Portugalia. Większe wyzwanie. No. Delikatnie mówiąc. A patrz, tylko 10% techniki więcej. I jak od razu, jaka zmiana. Ale spokojnie, skoro też przegrywaliśmy. Pakuj, to już jest. Nie bój się odległości. Do Olisa Debe, ładuj. Ale kurczę, mają kopy to co? Ajajaj, ale tutaj się rzucił pan bramkarz. Masz rację, nie ma co marnować czasu. Trzeba strzelać. Tak. Nahukać tych goli, ile wlezie z połowy. Czy da się wygrać w główkę albo coś takiego? Nie, właśnie nie. Właśnie próbowałem wyskoczyć do głowy, ale to jest bezcelowa, absolutnie. Ojojoj. Zmarnowana okazja na strzał. Skupienie ci siadło, zdecydowanie. Mental. Oczywiście nie zapominam. Ale jest nie jak oni zadałem spokój. Chcesz jakieś świetne ustawienie przy rzucie rożnym. Jeden piłkarz Portugalii w Portugalii. Jeden piłkarz naszych, tylko dwóch. Ale bomba, tym razem szupa. Prawdziwa syn. Czy ja mogę strzelać bramkarzem? Tak, ładuj. Nie, chyba tylko jest dostępna jedna opcja wznowienia od bramki. Podanie do bocznego obrońcy z voleja. Ojej. Ojej. Za blisko. Tak, bo to możesz być takie, wiesz, za kołnierz. Tak, do bocznego? Nie. No, takie... Nie wiem, czy ty w ogóle da się grać głową. Piłka tak wyżej niż się spodziewałem. Nie, chyba nie. Chyba nie zaimplementowano tego. Znaczy zaimplementowano na pewno. Widać było to. Znaczy strzelać z główki można. O, to jest takie fachowe uderzenie. O i będzie. No, kto to będzie pierwszy? Dawaj. Ajajajajaj. No ale byłeś blisko. Muszę przyznać, to prawda piłka stanęła, bo kupowałeś ją z Seulu na ten stadion pierwszy.
Ale było blisko wyrównania. Kurde, no już to była 100% sytuacja. Dawaj. Pełna siła. Zupełnie nie tam, gdzie chciałem kopnąć. Strzałka chyba robi tylko, wiesz, takie... Dobre wrażenie. No. Próbowałeś się przesunąć w lewo albo w prawo? Bo to jest ciekawe. Supek, no nie! No pechowo. Spokojnie. 100% sytuacja na własnej połowie, ale no... Piłka... Nie sprzyja mi się rzeczy. Spokojnie, zaraz się rozkręci. Patrz, jak Vigo schodzi zadowolony. Opakowany, co? No, nie, no, leci byczek. O chłopaki na luzach, to chyba... Razem, zobacz, jak kroki do mnie. Przyjaciele z boiska chodzi w różnych barwach. Ej, coś tu jest. Ustawienia taktyki. No, no. A i co? 3-4-3. Statystyka meczu. Ustawienia kamery. Patrz, są różne. Ale jajce. O, pokaż, pokaż to. No. Myślisz? Tak, zagrajmy chwilę. Dobra, dobra. Kontynuuj. Ale chyba się nie zapisało. Nie, no jest z góry. Jest to? Myślę, że tak z góry będzie. Jeszcze wyżej, z góry? Z ciekawości. No, to jest tam. Czegoś takiego jeszcze nie idzie. Grach piłkarskich. Nawet Sensible dawało ci. Ja nie... ale tu... No, a wszyscy stoją, nie? Znaczy, jak ładnie widać. No, to dobre dostrzał. Tak. To jest najlepsza kamera, bo tutaj widzisz właśnie dokładnie. Tylko nie wiesz, którym piłkarzem jesteś, bo strasznie mali są piłkarze. No odbierz mu tę piłkę, ty. Cieszy mnie ta gra pozycyjna, której nie ma. 2-0, nie, dobra. Do odbiorów piłki jest to trudne faktycznie. Jednak ale, ten. No... Nie, ale interesująca kamera. Nie widziałem tak. Telewizyjna, ostatnio mi dobrze szło telewizyjną. Dobra, lecimy dalej, kontynuuj. Tylko nie wiem, czy koronkowe akcje stawiać, czy jednak brutalna siła strzał z połowy. Ajajaj, no, same słupki, naprawdę, no jesteśmy, wychodzimy, mamy doskonałe sytuacje, takie sam na sam można powiedzieć. Ale oni grają piłeczką. Ta gra generalnie miała jakieś kilkaset tysięcy nakładów. O, patrz, da się do boku. Ale nie da się siły tego. Nie, podaniem... Tam na dole było, tak? Tak. Nie. Dobra. Świrek z połowy. No. No nie, boczna siatka czy gol? A, boczna siatka. Tu nie ma nigdy pewności. Nigdy nie wiadomo. Boczne siatki nie są dobrze zbyt przypędne. A to Korea 2002, wiesz, oni dopiero poznawali, co to jest futbol. Technologia siatek. Tak. Technologia przypinania siatek dopiero raczkowała. O, trochę teraz zbyt optymistycznie jednak. Jednak z tej pozycji... przyjęcie bez nikąd, to jest to. Portugalia się już ze mną bawi. Przyjmuje sobie piłkę wślizgiem. Dobra, podanko. Jedziemy. Strzelimy z bliska. Z daleka się nie dało, to strzelimy z bliska. Powiem ci, ryzykownie, odważnie. Nie uważasz, że te podania strasznie długo zajmują? I się zbierają na tych strzał? Ale jest gol! I bąk. I chętnie byśmy się dowiedzieli, czy to Jacek bąk, czy nie. Nie, czy to jakiś inny bąk. Lecimy dalej, Jacek, bez cięcia. Tak, lecimy. Proszę, pach. No i co, myślisz, że wyrównam? Ja myślę, że... Ach, tu bramkarz. Wiktor Bahia. Aż się przewrócił od tego strzału. Dobra. Coś wspaniałego. Jadziemy. Jeszcze, że Włakow mógłby go strzelić. No 10 minut mi zostało. Kurczę, słabo było, jakby oni teraz zaczęli wykonywać rzut wolny przez 10 minut, nie? Pokonani własnym mieczem. Decyzja o braku rezerwowych, braku ławki rezerwowych jest jednak ciut kontrowersyjna. Patrz ty, jak wyjście spod pressingu serią podań. Wydaje mi się, że oni też nie mogą przechwytywać podań, wiesz? Patrz, podajesz do zawodnika, który zawsze jest w pełni pokryty. Piłka, tak? Tak, tak. Piłka dochodzi zawsze. To jest nie ma możliwości. Mogą ci odebrać piłkę, ale przeciąć podania nie. Mówisz? Mógłby sobie tak podawać do jutra. Ale przegrywał. O nie, przecież. O, dobra, no i co? No nic, nie wpadnie. Pod poprzekę? Nie możesz strzelać chyba. Patrz, pełna moc. Ajajaj. Co? Już koniec? Salta zaczął wywijać Bahia? No trudno, 2-1. No i tak lepiej niż... To teraz grasz cały mecz. Czemu? Musimy być grupy. Vigo nam 2 gole strzelił, no nie. Wielkie to były emocje. Jakim nie mecze? O, Korea USA remis był, tak? To wystarczy nam remis, żeby być z grupy. Anglia 5-0 do Szwecji, Argentyna 5-0 z Anglią. To jest ciekawe. Jaki skład wylosuje nam teraz gra na USA? To jest świetne. Wraca kukiełka do składu.
No, to się jeszcze okaże. Kogo chcemy zacząć? Pomocników dużo? 3-5-2? Tak. Dobra. Długość meczu zmieni jeszcze. Dobra. Era futbolu. Znaczy, warto mecz powiedzieć, trzeci? Że tym młodszym widzom, którzy nie pamiętają dobrze tego mundialu, tak wówczas się działo. FIFA wylosowywała ci skład, w jakim masz zagrać w tym meczu. Nie było krzyk. Także tak mieliśmy szczęście, że nie wylosowano Matyska na to. Pamiętam. Cieszę się, że bardzo dobrze uchwycono tamte ówczesne realia. Nie jest tajemnicą, że Jerzy Engel mocno pracował nad tym, żeby szczęściu dopomóc. Był szczęśliwy prochowiec, była podkówka, był słonik w kieszeni. No wtedy dużo zależało w przypadku. No możecie sobie wyobrazić, że dzisiaj FIFA nam wylosowuje na przykład Bartosza Śpiączkę w miejsce Roberta Lewandowskiego. No byłby to problem. Chyba nie będziemy oglądać. No ale nie będziemy znać składu niestety. Nie da się inaczej skład sprawdzić niż podczas tego ekranu. No będzie to sam. No jak? Nie, jest 5 pomocników. Zakładam ambitnie, że Bąka nam wylosował tego napastnika. I że jak teraz jest więcej pomocników, to jednego z obrońców zdejmie i wstawi kolejnego pomocnika. Jestem ciekawy, kogo wstawi po prostu. Dlatego chciałem zacząć ten skład. Ja jestem pod wielkim wrażeniem tego, z jakim spokojem siedzą trenerzy. Ten sztab szkoleniowy niewzruszony. Ale wiesz dlaczego? Bo wszystko. Oni wiedzą, że już niczego nie są w stanie zmienić. Już tak, teraz poszły konie po betonie. Nie ma zmian, nie ma nic. Wówczas było. Nie było zmian. Tak. Transmisji telewizyjnych. Tylko były takie ekrany. Dobra, trafię. Dudek, Żewłakow. Kukiełka jest, okej. Okay. Hajto? Nie. Zieliński. Czyli bez Wałdocha i bez Hajty gramy. W takim razie. Chłos, ale widzisz, masz czwartego. No i co to ma być? Zmieniasz. Tak nie zmienia jednak składu, Kuba. Smolarek! Jakby nie było? No, wydaje mi się, że nie. Z pomocnikiem. Kałużny. Też miał chyba przerwę w jednym meczu. Świerczewski. No i kto w napadzie? Żewakow, Olisadebe? Olisadebe, Kryszałowicz. Bo tak było podane. Olisadebe? Kryszałowicz. No ale to jest... No to, a gdzie jest teraz Żewakow? Jeden, drugi. Juskowiak, gdzie jest? Bąk. Pojechał do Polski. Tak się przydziało. Ale dlaczego to się tak... Ja nie rozumiem. Może po prostu źle podszedłem tego, starając się zrozumieć. Ale bo nie rozumiem tego, co się wydarzyło z tym składem po raz trzeci. Dobra. Ale za to Smolarek gol. Nie wiem, czy zauważyłeś. No nie. Jakieś takie drugie bandy za tymi bandami, które są widoczne. Widzisz? Tak, tam jest Interia. Tam jest jakieś International Chance w ogóle. Niektóre z tych firm są dosyć dla mnie egzotyczne, ale tak, one były sponsorami przez tego mundialu. Tak. Nie wiem, czy wiesz, ale RMFFM był właśnie głównym sponsorem mundialu w Korei i Japonii. Pamiętam, potem była ta afera, że skorumpowali Blattera. Tak, ale wszystko właśnie. Rzekomo, nie chcę procesu. Interia. Tak. Wspólnie. Interia skorumpowała Blattera, rzekomo, a RMFFM Platiniego. No, proszę, koronkowo pokręcił. No, MC. To jest kandydat na Króla Strzelców. O, ja będzie wylosowany do składów następnych meczach. Myślę, że jednak ta gra nie jest najlepszą jakby reklamą zdrowych kręgosłupów. Myślę, że jest tu pewien problem. Pajączek, tak. może to było jakoś powiązane z promocją Pajączka też wtedy. Ale tu pokręciłeś tym bramkarzem. Bo, ale przez niego. Prosto w jego piersi. I to jest właśnie to. Napastnicy zastanawiają się, jak wyminąć bramkarza. Obok niego posłać piłkę. Okiwać go. A po prostu kopiesz prosto w niego i piłka przelatuje przez pierś. Tak. Teraz trzeba grać. Teraz to będzie coraz bardziej popularne rozwiązanie, żeby celować w dziurę na klatce piersiowej rywala. I wtedy być może... Pod altem i kontrolem masz sztuczki. Rainbow flickiem, nie? O, dobra. A kontrol co masz? Nie zdążyłem. Zaraz sprawdzimy. Jak wygram pojedynek główkowy, co może nie nastąpić dzisiaj. Chciałem powiedzieć w dniu dzisiejszym. Patrz, jak przesiąknąłem już działaczostwem. Że już nie mówię dzisiaj, tylko w dniu dzisiejszym. No weź, odbierz. Ale ta gra też widzisz, z punktu widzenia działaczy, spalony. Z punktu widzenia działaczy musisz popierać to, co się tutaj dzieje. Do losowania, te sprawy, flagi? No przede wszystkim PZPN wszędzie obecny. A tak, popieram. Z kadra PZPN i sponsorów. I era na koszulkach. Chciałbym, żeby wśród Cieszynek właśnie musimy zacząć strzelać więcej goli. Bo być może jest Cieszynka, że któryś z piłkarzy całuje herb Ery. Znaczy herb. Albo logo Ery. Wybiera dźwięki Migi, aktualnie najbardziej cenione. Nie wiem, czy już wtedy był Crazy Frog? Nie, proszę sobie Crazy Froga. Ale koronka. Ja nie mogę. Było blisko. Kurczę, zapomniałem tym kontrolem sprawdzić, co się robi. Odbierz mu tę piłę.
Kurczę, no przyzwyczajenie z FIFA. Próbowałem przyspieszyć. Próbowałem przyspieszyć bieg, ale... Jest przyspieszenie podobno. Igor, który nam użyczył tej gry, twierdzi, że jest po dwóch. Musimy to sprawdzić. Że Waków żółtą kartkę otrzymał. Widziałeś? O, kół to jest ostry faul, jak w FIFA. Tak? Tak, tylko postaraj się z tego nie korzystać zbyt często. Bo tak jak ty nie chcesz... Ja nie chcę, żebyśmy przegrali bardzo wysoko. Dobra, Zieliński już teraz. Czekanie na drugą połowę. Dobra, ostatni strzał. Nie, no już myślałem, że się uda. Ostatni strzał jeszcze oddać, ale się nie udało. No to co myślisz? Utrzymasz? Aż mi się słomka połamała z tego wszystkiego. Mówisz faul pod kół, tak? Tak. Ciekawe, czy Olisadewa będzie pauzował w ćwierćfinale, czy znaczy ćwierćfinale w kolejnej rundzie? Czy granie nie jest aż tak zaawansowana piłkarsko, żeby... Będzie liczyć kartki, no wiesz co? Znaczy wiesz co, ja sobie tak, jak patrzę, że to jest spotkanie towarzyskie, te sprawy, no że twórcy tej gry nie interesowali się piłką nożną. Zastanawiam się, czy nie będzie jakoś, wiesz... Ajajaj. To nie jest moja wina chyba. Nie no, no Jerzy Dudek zawalił, no co to ma być? Ale patrz w ogóle jak... Co to, nożyce były? Ale cały czas jest 0-0. Na treningu. Nożyce? Ajajaj, ale liczyłem, że... Ale Dudek, co to było? Ja nie mogę. No, musisz strzelić, powiedz coś. Bramkarz ustawiony, piłka leci pół godziny, on stoi w ogóle na tym punkcie jedenastki. Dawaj, Olisadem ma dobre dziabnięcie. Za daleko jesteś, za daleko. Musi być linia środkowa. I bliżej środka boiska. Tak, tak, linia środkowa i właśnie mniej więcej tak na środku, no trochę bliżej prawego słupka powiedzmy, żeby wiesz, minęło bramkarza. Co? Ale ja sobie zmieniam kamerę. Na tą górną? Nie, na tą całkiem górną, ogólną nie. O, jeszcze taka jest ekstensible. O, za plecą, ale jajca. A, to już takie przygotowanie pod grę jednym zawodnikiem, że jest kamera za jego plecami. Panoramiczna, może wieża. Wieża. No właśnie, to boisko jest strasznie duże w ogóle. Tak. Da? Szczególnie teraz widać. Nie no, Kuba, przegram to. Masz. Pół godziny masz. No nie, no jak nie awansujemy dalej, to będzie źle. Pauza. Dobra. Mam strzelić gola? Tak. Wystarczy nam remis. Nie wiem, czy to możliwe. Znaczy spróbuję to zrobić. O. Dobra, biegniemy. Ajajaj, to mogła być ostatnia szansa, już słyszyłem w meczu niestety. Bo teraz najgorsze, odbiór piłki. Nie jest to prosta sprawa. Ty, faktycznie da się przyspieszać w. Tak? Tak, no to teraz już im zadam bobu. Nasza piła? Nasza, dobra. No, ale ja takiego autu to nie widać. No próbuję podać. Kukiełka. Wyrzucił do siebie kukiełka. Kurde. Uff. Dobra, dawaj, szybko, podanko. No co za gnój, no co on tutaj robi, no? Skorunkowo? Tak. No to jest ostatnia szansa. Nie widzę, że była różnica w ogóle, więc nie, bo nie ma. No nie, no karny. Masz jeszcze szansę. No! Powiem ci tak, ja już nie gram. 89 minuta i proszę, Bartosz Karwan. Larwan. Bartosz Larwan. To świetny O ja, ale wiesz co, powiem ci, że... Emocje, nie? Tak, trochę mi skoczyło tutaj ciśnienie. Zobacz, jak bramkarz się ustawił, odsłonił na wszelki wypadek oba rogi. A on łapał piłkę gdzieś. Strzelasz bruk, a on łapie piłkę. Ci bramkarze. Dobra, w tamtych teraz... latach to nie byli za dobrze. Dobra, udało się. Jakie zwycięstwo? Zremisować. Odrobić. No i co? Wyszliśmy z grupy. Na Chorwację, proszę. To jest mecz pod tekstami, bo ja nie kibicuję. A dalej czekają już w ćwierćfinale. Niemcy. Dobra, nie no, do Niemców trzeba dojechać. Wraca bąk teraz. Teraz nie gramy karwanem. Tak, teraz już nie ma tego. Nie ma strania po krzakach. Ale plus jest tak, że wypracujesz jakieś 4-0 i będę mógł sobie postrzelać tam. Albo nie. Chyba jest inny stadion, wiesz?
Tak mi się wydaje. I patrz, jaka wielka sektorówka Polski. Chorwaci pięknie odzorowane szachownice. Bereamy sobie? No dobra, dobra. Jak uważasz, że to są te? Tak, tak. Dobra, jest Kryszał. No tak, nie ma Olisa Dybę, masz rację. I znowu, 46 sekund minęło zanim Chorwaci. Na teraz. Tak, tak, na czerwono teraz. Dobra. Wydaje mi się, że jest inny. Ajajaj, było blisko, było blisko. Jak to jest inny stawek? Teraz masz porządną. Dobra, gramy na Iwana. Włoską bieżnię. Ajajaj. Jakby Iwan strzelił, to od razu narracja pisałaby się sama. Ej, ciekawe, czy da się. Dawaj, dawaj, dawaj. Co? Jaki faul? Wejście na wysokości klatki piersiowej to faul? Zakuje zawsze rzut okazji. Może tak być. Dobra, ale to nie, najpierw gole. Najpierw gole, potem zabawa. Właśnie zabawa. Zwłaszcza, że tutaj kto? Steamacz? Chyba nie. Ale tak, dłuższa powiem, piłka. Chyba tu nie było komentarza jakiegoś szczególnego, ale jakby na przykład wynajęto do komentowania tej gry Dariusza Szpakowskiego. Witamy na wspaniałym Stadion 4. Słynna mundialowa, słynna turniejowa arena. Uuu, Chorwacja na 1-0. Tak mnie nachwaliłeś, widzisz? Tak to się kończy. Podrażam, spokojnie. 10-minutowy mecz mundialowy. Dobra. Tak, jest szansa, jest że czas, to odrobimy. Jest czas. Nie, no tak, bo już się zaczęły zabawy, kurs, tak, wody, tak. Którym klawiszem się co robi. A co cię interesuje? Gole strzelaj, a nie którym klawiszem się co robi. Co było? O! O, teraz możesz wkręcić. Mhm. Da się podkręcać? Nie da się podkręcać, dobra. Może jakimś kontrolem czy czymś? Podkręcasz? Sprawdzałem. Ale tam się zebrał tego. Aj, no to ale, mogło się ale, podobać. No. No to Iwan. Iwan się mógł podobać. Dobra, dawaj po tę piłę. Wciąż staram się rozwieść, czy jest jakakolwiek różnica, jak biegnie czy nie biegnie. Nie. Tej dynamicy. Wydaje mi się, że nie. Wydaje mi się, że nie. Piąteczka. Fu. Naciskanie W daje ci taki psychiczny komfort, że faktycznie zrobiłeś wszystko, co możesz, nie? No bo tak biegnąc po prostu. Strzał. Już? Tak. Czekaj, z połowy. No nie, no widziałem to już w bramce, no. Ach. Jednak koronkowo chyba jest większa skuteczność. Ale większa satysfakcja z tych bramek z połowy. No tak, to prawda. No i możesz być wtedy, możesz dostać nagrodę Puszkasza, która jest wręczana na koniec każdego sezonu tutaj. No, tylko że w tej, na tym mundialu połowa bramek pada w ten sposób, więc jest duża konkurencja z tak. Patrz jak jest, ich ośmieszam. No, nie naciskałem teraz podania, no ale dobra. Tak, grała właśnie Polska. Iwan Więtą do krzyżówka. No i proszę, Jaca, 1-1. Ale no, muszę przyznać, ta akcja mi się podobała. Po prostu mi się podobała. Nawet chyba pokuszę się o... krzyżówka, proszę bardzo. Tak właśnie świętował. Transfer do Norymbergi. Zobacz, no Tomasz Iwan, tak wygląda niepowołany zawodnik. Mimo ewidentnego garba potrafi zagrać piętą w pole karne do wbiegań przegrazki krzyżówka. I tu. Ta lewa noga. Ta lewa noga. Jacek. Ciekawe, czy są ustalone, że lewą nogą właśnie krzynówek trochę lepiej sobie radzi, nie? Nogą lepiej. To jest jak ustalone. Dobra, biegniemy dalej. Dawaj tę piłkę, człowieku. O, Soldo. Nie, spokojnie, jest Jurek Dudek. A, pewnie. W turnieju? Niesamowicie. No chciałbym podać piłkę mu. Cieszy mnie też, że wiesz... Czy to wpadło? Dudek wpadło? Podrzucił na woleja. Cześć. No, za mocno, za mocno. Tak. Jednak linia środkowa, to jest optymalnie. Właśnie słyszałem, że z własnej połowy, wiesz? Z własnej? Tam już trochę wychodzi, piłka przelatuje, tam jest taki szczególny ruch tego bramkarza. Dobra. Ale już... spokojnie, na razie wiadomo. O, oni też ładnie grają czasami. Dobra. Nie kładź się człowieku, piłkę weź. Ze sobą, dobra. Grają. Wałdoch. Koźmiński. Co to robi Koźmiński? No myślę, że kandyduje do prezesa PZPR jakiś. Ajajaj. Kurczę, no. Kurczę, przypomniał mi się teraz, jak pamiętasz, jak Koźmiński siedział pod drzwiami baronów i go nie wpuszczali, a on chciał mi przedstawić program. Tak. No to my teraz tak pod drzwiami właśnie awansu do kolejnej fazy. No Dudek, ty coś grasz? No, zdążył, wyrobił się. Jednak ja sobie zbieram symulację. Tak. Co drugi strzał, tak? Myślę, że Chorwacja ma zdecydowanie wyższą technikę niż dotychczasowi nasi rywale. Myślę, że ma 70% techniki jak nic. Drybi, kontrol. Oho! Zaraz zalagował. Wpadł, musi być jednak Saudata.
Patrz, co się dzieje. Jeden piłkarz polkarny. Niekryty, a nie szkodzi. Jeden sam jest. Aj, było blisko. Patrz, bramka się... Nie, szybciej biega, szybciej. Jak naciskałem W, to prawie go dogoniłem. Mimo zbliżonej techniki, jak wiadomo, to jest, wyznacza wszystko. Też mam z wody. O, spalony. Nie wiem, w którym momencie był ten spalony, ale był. Ja powiem ci tak. Była też ta gra piłkańska Mistrzostwo Świata, adaptowana z niemieckiego Anstoß Action. I ją przedstawiano gdzieś na równi z erą futbolu, że też no, tak nie za udane. Natomiast tam na przykład były polskie drużyny, polskie linie, tak? Też mi się tu sobie czasu... Karny. Ona była nie o wiele bardziej złożona. Ja się świetnie bawiłem grając w piłkańskim Mistrzostwo Świata. A jakie były drużyny polskie? No to jest to, gdzie jest Legia Zabrze. A, dobra. To. No patrz, jest problem. Jest problem. Nie ma celownika, nie ma nic. Ale jest gol, no i co? Nie, ale kliknąłem, że prawy dolny i strzelił w prawy dolny. Także chyba po prostu musisz wyczuć. Że Żewakow bije, brawo. Tupie. A, ale nie, powiem ci, najwięcej chyba serca włożyli w cieszynki. Tak, prawda? Zdecydowanie. Mówię, cały czas czekam na ucałowanie znaczka Ery. Dobra, jadziemy z nimi. Jeszcze jedną ci uda, nie? Dobra. Widzę, że są takie przyśpiewki na inne, na plusa. Ja nie gram, daj spokój. W ogóle nie grasz? Zagram do drugiego. Dobrze? Dobra. Nie bądź pesymistą. Myślę, że spokojnie ogarniesz. Nie na to bramkę atakujemy. Nie, wiem, że chciałeś wypracować sobie pozycję strzelecką, czyli swoja połowa. Co, mówisz, że... A w ogóle kibet, tak? Tak. No nie widzę tego. Nie, dobrze, dobrze, biegnie. No, ładnie chłopaki biegają z pięt na palce. O, tu jest taki wiesz. Efektowne. No, powiem ci, złapałeś. Ajajaj, to wykończenie. Bąk, jednak bąk. Wykończenie trochę do życzenia pozostawia, ale poza tym... To jest ostatni zawodnik na mundialu, który przyjechał z Lidzewa na mundial. Mam problem z tym odbiorem. Ale to myślę, że każdy gracz ma problem z odbiorem w tej grze. Bo to się nie odbiera. Tak. Możesz liczyć na to, że któryś z Chorwatów kopnie w ciebie piłkę w którymś momencie. Tam ucieka w skrzydę. Nie, chyba jednak nie ma chyba tych podań na tobie. A jest. No. Patrz. Ale widzę, że rozsmakowałeś się w tych podaniach na tobie. Nie, to jest błąd. Jaca? Aj, chciałeś przekładać na lewą nogę i to był błąd. To był błąd. A kto wie, może Krzynówek z prawej tutaj też gra w tej grze. Ładnie. Dzieński ze strzałem? Tak. No nie, no kurczę. Rozstrzyga mnie to, że ci bramkarze naprawdę z tym w cały świat, totalnie. Ja naprawdę chcę strzelić po bramkę z połowy. Grać w erę futbolu i nie strzelić bramki z połowy, to jest... No nie można, nie można. Ale pokopali naszego tutaj. Spokojnie, spokojnie. Ale muszę przyznać, że poczyniłeś pewne postępy. Jeszcze nie bluźnisz. Podawałem teraz. Bomb ma taką armatę w nodze, że podanie wyszło, wiesz. Dobrze, na czas grają. Niska porażka ich satysfakcjonuje. Niska porażka nam gra, ale tak zwycięstwo. Kto by tak nie gra? Chcą uniknąć Niemców w ćwierćfinale po prostu. O, no teraz jest szansa na ten strzał z połowy, mi się wydaje. Nie, bo za bardzo środka się trzymam. Nie, no ja myślałem, że jeszcze ze dwa podania wymienisz po prostu. A ja. Zjadłem z nerwów prawie całą słomkę. Jestem przekonany, że da się opracować. Sztuka jest grać, sztuką jest złamać grę. Mhm. O, zablokowałeś podanie. Dzięki temu widać było flagę PZPN, bo jak wiadomo kibice uwerdają, wiesz, flagi PZPN. Nie, no nie da się dodać. Nie da się. No i proszę, o, gol. Ze strzałem. Aj, ale to by było dobre. Ale ta gra jest po prostu, są... Odbiorę strzał. Ale specjalnie, te strzały nigdy nie są niecelne, wiesz, jakoś bardzo. Tak, tak, ma, tak, lecą tak, żeby stworzyć ci nadzieję. No, poklepiemy. No i dawaj, do środeczka podaj. No, to jest ta pozycja. No, teraz już jesteś za blisko. Ale tu nie ma żadnego obrońcy. O, aż pozycyjny. Karny! Ajajajajaj. Weź pani bramkarza, wani kół. Wani, nie bój się. Nie, kurczę, niedobrze. Chodź tu. Oddawaj tę piłkę. Tak, dobrze, na czas. Spokojnie. To nie nerwowo. 5 minut wykonania piłki, widzicie. Przy wyniku 2-1? W 1/8 finału?
Wydawało się, że ta piłka idzie w inne miejsce, ale... Albo skręcają, nie? Tak. To jest ta chorwacka sztuka. W ostatnim etapie po prostu skręca akurat pod nogę piłkarza, który ma otrzymać podanie. Chorwaci to jednak mają ten futbol. Kurde, to była ta pozycja, tak mi się wydaje, tam gdzie byłeś. Jest 2-1. Na, już ten, na czas. Spokojnie, a tutaj jest też założyć takie ciekawe podanie, że tam jest dwa kontakty z nogą przy podaniu. Tak. Ale Kryszał przyspieszył. Par zewniakiem podanka, wszystko już, ta drużynka się bawi. Oj. Chciałeś zwód zrobić? Poboty. No właśnie niepotrzebnie, trzeba było już grać po prostu podaniami do końca. Nie, to podkręcanie naprawdę. Ja się nie dziwię, że Modric tak gra jak gra. Ślizgi. Modric bez kitu, wychował się na erze futbolu. Przelatuje przez niego w przyszłym. O! Poprzeczka nas uratowała. Na szczęście teraz nie będę wygodywał tego w ogóle. I dzięki temu wygrałem. Muszę przyznać, to dobra strategia. Też mamy lepsze strategie w tej grze. Nie, ale to jest dobre. Mówi się, że nie myli się ten, kto nic nie robi. No i właśnie nie myli się ten, kto nic nie robi. Sędzia by poprawił spodnie. Niestety. Wykonał. Ale za wcześnie. I to jeszcze dla Chorwatów filtra. To się niekorzystnie potoczyło. Na szczęście podkręcają. Dudek nie utrzymał nerwów na wodze. Nie, spokojnie. Koniec meczu. Ja też uważam, że nie było podstaw, żeby doliczyć cokolwiek. Nie. Mimo tego, że wykonywałem rzut prawdopodobnie 5 minut. Bardzo płynny mecz. Bardzo taki, naprawdę. Saldo nam strzelił gola. 16 strzałów na bramkę oddaliśmy. O, teraz masz szlagier. Polska, Niemcy. Graj cały, proszę. Nie ma niespodzianek. No nie ma niespodzianek. Olisa Debe wylosowany. Jest. Olisa Debe. Wyszki. Wylosowany Olisa Debe. Nie ma Iwana. Jest Kukiełka, to zawsze plus. Tym razem dolosowało nam 4. Nie wiem, czy zawsze dolosuje 4 obrońców. Nie, 4-4-2 jest zazwyczaj. Pokażę, zawsze grałem tak samo. Dobra. No, Niemcy już wcześniej zaczęli grę na czas. Minuta 30. Na co, niebezpieczni Polacy. Zawsze. W ogóle wiesz co odkryłem? No. Że piłkarz, którym sterujesz aktualnie, ma niebieskie pole pod nogami. Tak. Myślałem, że zielone, a okazuje się, że zielone mają wszyscy inni. Ty, ci Niemcy chyba mają technikę ze 100. 90. Już zwieszamy głowy, już koniec morale. Ciężary. O, walnął super, przeszedł przez super. Przez super. Uderzył jego łokciem. Nie no, niedobrze. Dobra. Tu chyba trzeba faktycznie strzał z połowy uruchomić. Znaczy, to by dobrze idą do koronkowarcy. Dobrze szły, wiesz, ze szczochami. A tutaj, proszę, wjecha reprezentacja z techniką 90 i już są ciężary. Patrz, oni kiwają. Patrz, co próbuje zabrać, to jest kiwka. Masz go, sam na sam. Kałużny. Ale tempo. Szybkość jak... biegu 100. O Jezu, ale bo się chyba zmęczony był po prostu już. No weź go. Kałużny, on słynął z takiej zadziorności. Z takiego robienia wślizgów przed bramkarzem. Bardzo wierne odtworzenie tamtych galerii. O proszę. Mówiłem, że słynął z zadziorności. Nie, to był ten. Tak, wślizg. MC. Patrz, zmęczył się, dlatego odda słaby strzał. Trzeba powoli. Jak jest wypoczęty, to są silniejsze strzały. Już prawie złamałem grę. Ajajaj. No karny, ty, mnie kopnął w plecy. Da się jeszcze zmienić na te 10 minut? Bez strachu, to tylko Niemcy. A, nie chciałem teraz. Padnie? Nie, uratował, tuż przed linią. Kurde, będą ciężary, coś mi się wydaje. Dobrze, jest tu Krzynówek. Press. Dobra, no, MC przy piłę. Czyli Kałużny jest trzecim na pasku. Karny, dobrze. Udało się wywalczyć rzut karny. Jusko strzał. Aj, nie zdążyłem, no niestety. Zdradziecko zadziałała gra. Czyli jednak nie jest tak, że klikniesz cokolwiek i karny tak strzela. No, nie jest tak. Co to było? Nie wiedziałem, co się wydarzyło. Kurczę, no nie dość, że nam Lewandowski ociemięży, też nam broni wszystko tu. Dawaj, odbierz mu piłę, no. Broni wszystko. Kan jest jak w transie.
I teraz patrz, jeszcze przechytrzył nas i czekał do 45 minuty. No dobra, wierzę. Graj. Grasz dalej? Graj. No ale ja i tak przegram. Jak przegrasz? Miałeś 15 sytuacji, nie jedną. Musimy to przejść. Na Niemca najmocniejszy skład, czyli po prostu grasz ty. No pamiętam sensible, jak to szło. Co? Jaki faul? Jak przebywasz długo z Kałużnym, to potem tak jest. Kurde, no oni za dobrze kiwają, no. Odbyt w tej piłce jest niski. Także. Czemu oni sobie rozgrywa gdzieś tam głęboko, a ty atakujesz tutaj Kałużnym? Może to 3-4-3 jest jednak taką nie najlepszą strategią. Przyszła gra na ataku, na dziewiątce. No nie, jak on przestrzelił, no. Chciałbym jednak dokonać pewnych roszczeń, żeby Szynelek nie był dziewiątką. O, kłos. Co tam robił? Nie wiem. Chyba wiesz co, to ta gra 3-4-3 jednak. Że jednak trzeba było grać 4-4-2 i oni byli ustawieni tak jak... A, czyli gra niby daje ci możliwość zmiany czegokolwiek, ale nie jest z tego zadowolony. Tak, tak. Nie bardzo ma. Cierpi. Kurde, no dwóch goli to już nie dam rady, na pewno no. Jeden jeszcze jak ci mogę, ale no dwa. No i nie, to coś jest zepsute. Albo to Kałużny był. Tak, wylosowanie Kałużnego do wypadków to był błąd. Tak, wyobrażam sobie tego konferencję po turnieju. Panie trenerze, co zawiodło? Dlaczego przegraliśmy z Niemcami przed finałem? Wylosowanie Kałużnego był błędem. To nam nie pomogło. Wylosowanie Kłosa w ataku, a Olisalewę w pomocy też. Co tu zrobiłeś? Czemu on leżał? Jurek, naprawdę, jesteś najwierniej oddanym kadrowiczem. Nie no, dlaczego on się położył? Patrz. Dorzut? Pokazać, że można głową wystrzyć. O, i haj, to sobie przez to stoi. Nie no, co tu się wydarzyło, no? Kuba, 3-0 jest, mogę? Tak, tak, wierzę. To ostatni strzał tylko Olisa DB. Dobra, trzymaj. Chciałbym jeszcze coś. Kamera, która mnie frapuje. Czyli za pleców. Mhm. Dawaj na czerwone kartki teraz polu. Bo zastanawiam się, czy to jest za pleców. Ale nie, to jest tylko w prostu w tą stronę. To nie jest tak, że jesteś. To nie jest to, co myślałem. Dobra. Kuł, dawaj od razu. Albo strzelaj. Nie no, no nie. Raz nas kpi. Zawsze jest 20 cm wieżowo. Dobra kamera. W tej kamerze byśmy wygrali. Wiesz co, trzeba było zapisać grę. Zagramy zaraz. O, no może wykonam to jednak. Super. No Dudek, rusz tą dupę w końcu, no ja nie mogę. Zawalił mundial. Wspólnie z FIFA. Ja nie mogę. Nie no, wylosowanie Kałużnego to był błąd. No. Dobrze ustawiony. Ajajaj. A Kan ustawiony czujnie na 18 metrze. Ale jednak trzeba być bliżej linii bramkowej. A bliżej z na boku. Może masz rację. Tam wygra czas. Gdzie masz Lewandowskiego, ty kurde, ty dziadu, ty? Paul, Paul. No. Bardzo dobrze. Tomasz Iwan. Bezsenny zawodnik. Co prawda nie blondyn, ale... I nie ma krótkich włosów, ale... I koniec. Nie doliczamy czasu. No niestety, no co za gnoje. Ci Niemcy to nam tylko brzżą cały czas. Co, bo myślę, że możemy przeciąć i zagrać rewanż z Niemcami. No ale to się tak nie uda. Czy chcesz towarzysko zagrać? Towarzysko, rewanż z Niemcami. A, w taki sposób. Przegrałeś walkę o puchar. Mega mnie frapuje. Co jest, jak wygrasz turniej? Mhm. Może weźmy Argentynę, zasymulujmy. Da się symulować mecze w ogóle? Nie wiem. To jest zera futbolu. Tutaj raczej nie stawiają na budowanie ci jakichś opcji, pamiętam. Zresztą nie chodzi o opcji, tylko to, żeby zrobić cokolwiek. Kto ma technikę 100 jeszcze? Francja, Brazylia? Dobra, Brazylia. Wiesz co, szczerze, to wydaje mi się, że po prostu pojawia się plansza, wygrałeś puchar. Tak myślisz? Tak. Dobra, sprawdźmy, czy da się symulować mecze. Nie da się. Dlaczego masz ten klawisz i ten klawisz? Tu są dwa. Tym... Przechodzisz do meczu, a tym też przechodzisz do meczu. To bardzo dobre. To Niemców możemy opanować albo Polską. Polską, do końca. Rewanż. Dobra. Zaświeć finał. Polska,
No niestety, ale to teraz będę mądrzejszy. 4-4-2. Technika 90, kurczę, patrz. Noc, deszcz. Noc, deszcz. 5 minut. Leje, bloki. Gate 0-0. Bardzo dobrze. Tylko, odwrotnie, bo... Tak. Bo, wiesz... Skrzywiony kręgosłup Tomasza Iwana. Więcej w klasycznych koszulkach, bez herbu, bez flagi, bez niczego. Zawsze ta sama rozgrzewka. Tak wszyscy wtedy byli właśnie jednolitości. Rozgrzewani. A jestem, to jest jednak ten stadion z tym blokiem. Tak, duża flaga Polski, mała flaga Polski. Okej. Okay. Kan? Dobra, przewijamy ich. Bardzo doceniam to chyba, że ta gra była później... Aj, no patrz, znowu z nas kpi. Era futbolu dostała drugie życie. Ponieważ... Kiedy dostała pierwsze życie. Ktoś uznał, że mamy beznadziejną grę, to możemy dać jej nowy tytuł, na przykład Puchar Tesco i sprzedawać ją w Tesco. I ta gra również funkcjonuje jako Puchar Tesco. Tam się chyba nic nie zmieniło, poza nazwą generalnie. A piłkarze? Ci sami. Grałeś po prostu mundial, ale nazywało się inaczej. No nie, jak to wpadło? No, znowu Dudek bruździ. Nie no, fatalnie, fatalnie. Dobra, nie ma co strzelać z połowy, trzeba grać swoje. Wyobraź sobie, że masz tą FIFA 99, sprzedaż, już to się miało sprzedać, to się sprzedało, ale zgłasza się do ciebie, powiedzmy, netto. I Gol. Sprzedajesz 3 lata później jako puchar netto FIFA 99. Ale bez składów, dwie drużyny na przykład. Sprzedawanie ciągle tego samego jest naszą specjalnością, bo opowiadamy te same anegdoty 38 razy. Ale Iwan, no powiem ci, jest kozak w tej grze. Wiesz, co ci powiem? Znaczy, wydaje mi się, że nie jest różnicą. Nie ma różnicy żadnej między piłkarzami. Natomiast powiem ci coś. Tylko najpierw muszę to zweryfikować. Patrz, podajesz piłę do tego Iwana, twojego, który jest dobry. Pa, biegnę. A nie, dobra, jednak co, nie. Że nie można ci odebrać piłki? No bo wcześniej biegłem stąd. No i właśnie biegłem. I biegłem. No biegli. Tu trochę nawet przyspieszyłem i biegłem. I mógłbym strzelić, ale chciałem jeszcze podać, bo chciałem dać... Możesz podać. Tak. Ta gra promuje indywidualizm. To prawda. Dryby. Bo to były czasy dzikiego kapitalizmu. Mniej kolektywów wtedy było. Dobra. Wszystkie plecy. W tubę na żółtą kartę. Jakaś czerwona by się przydała. Bąk jego sobowtór Iwan. Kto dostał żółtą? Bąk? Bąk. Bąk, dobra. To Bąk na czerwono będzie polował, tylko najpierw może strzelmy jeszcze. Spokojnie, jak zawsze. Jerzy Engel. Wyjechał za linię. A wyrzuć najdalej? Jak najdalej się dorzucić? Da się do bramki rzut. Dobra, tu spróbujemy na razie. A czas leci? A nie, bo to... O, dobra. Ale taka ciekawa trajektoria tego wyrzutu, nie? Tak. 3 metry w górę. Bardzo ciekawe. Dobrze to określiłeś. Podobnie jak ten ciekawy obrońca z przewrotki, jak zajwanił. Ja pierdykam. No, bo oni podejście tak, słuchajcie, mamy naprawdę złą grę. Prawda nie jest dobra. A zróbmy tak, żeby dało się łatwo strzelać piękny gole. No kurde, jak on to patrzy? Ale jak się złożył w ogóle, nie. Nie mogę na to patrzeć. Jak mnie Niemcy biją. Dobra. Strategia, piła do Iwana. O, nie udała się strategia z piłą do Iwana. I Iwan biegnie. Kurde, znowu te zwody robią. Nienawidzę ich. Taki był kiedyś futbol. Pełen nienawiści. Bardzo. O! O, właśnie. Ajajaj, bo blisko. Jakby złapała kozioł, piła. Tutaj moim zdaniem właśnie byłeś bliski tego sposobu, w jaki strzelano bramkę. Czyli bramkarz niby wychodzi, ale się tylko tam... cofa i ta piłka przylotuje obok niego. Masz mieć rację. Już w odpowiednim... Tak musisz spędzić przy tej grze za 2 godziny, żeby odkryć ten schemat. Patrz, centra. No ty, no z metra w łebę ty na mnie trafił. Kiedy krzyżek bramkę było odszyjł? No tak, nigdy. Kurczę, blaszka. A pamiętasz, że ja z Niemcami miałem karnego na 1-1? Faktycznie, bliskowe. O Jezu, nie. Chyba nie będzie rewanżu z Niemcami, coś mi się wydaje. Nie, dobra. Teraz. Miałeś na pustą bramkę na to 2, spokojnie. Gdzie są obu? No, powiem tak, trochę grają. Teraz zacznie się kryzys dyplomatyczny. Dawaj, biegnij, Iwan. Iwan chyba już zmęczony trochę życiem i tą grą. Cofam? Nie, no nie wierzę. Ależ oni grają, kurczę, cały czas krótka piłka od bramki. Nawet jak są we własnym polu bramkowym, bo mają tam faul. Z nieznanych przyczyn. Wykonuje to nie bramkarz, tylko ktoś inny. Do środkowania. No i znowu, no patrz, no kurczę.
Bramkarze to... Nie. Mogę sobie zagrać. No masz drugą połowę. Nie, no dobra, graj. Dobra, graj, graj. Rzeczywiście, zmienimy się do połowy. Już mogę grać na ludzie. Nie, no kurde, chociaż jednego gola. Chociaż nie, jednego gola mamy. Dobra, dawaj. A chcesz grać w dziesiątkę? No właśnie widzę, że zagrałem w sześciu. To może faktycznie ty zagraj teraz, a ja sobie w 30 minut potem wyładuję swą frustrację. Ale Engel przyjął to ze spokojem. Kolejna żółta kartka, 1-5. W porządku. Ja pierdykam. Grałeś kiedyś w gorszą grę? Tak zapytał może. Znaczy, chyba nie, szczerze powiedziawszy. Naprawdę nie. Ja wiem, że wiele osób ma sentyment do tej gry, ale nie grałem to. Naprawdę nie grałem. No ja nie przypominam sobie, żebym grał w gorszą grę. Kupiłem tą grę i nie grałem. To się nie zdarzało wówczas. Jak już kupujesz grę, wydajesz na nią swoje pieniądze z kieszonkowego, to naprawdę starałeś się w nią grać. Ale to nie mogłem. Nie, no jest przepraszam. Wolałem wrócić do FIFA World Cup albo do piłkarskich mistrzostw. Ja wolę, wiesz do czego, wrócić? Do patrzenia się w okno, czy nie przejeżdża akurat jakiś samochód przez ulicę. I byłaby to ciekawsza dogrywka. Przyznaj, depresjonujesz tą grę teraz, bo przegrywasz z nim sam. Tak. Oh. Ale szczupaczek! Nie ma lepszej niż era futbolu 2002. Wrzucać w pole karne? I ładować szczupaczkami, tak. No, żeby tego nie robiliśmy. No, ale to, no wiesz, zawsze może nie trafić do pustej. A Niemcy bezradni. Nie są w stanie przerwać podania górą, bo nie ma tutaj w tej drużynie zaimplementowanego. Nie ma sposobu na zagranie głową, będąc zawodnikiem broniącym. Nie ma, niestety. To jest pewnie utrudnione. Piłkarze przeciwnika mogą grać górne piłki dowolnie, ile razy chcą. Ty nie możesz z tym nic zrobić, nie możesz protestować. Do rogu i wrzuta? Nie no, teraz to już koronkowo. Koronkowo. A, grać na dobieg? Tak, i to był błąd. Tak. Grał do nóżki, to było inaczej. Podaję na dobieg. Wiesz co, mnie się wydaje, że ty możesz remontadę tutaj zrobić. Tak mi się wydaje. Strzelaj. Ale co nie ma. Myślisz, że da się strzelić tutaj głową z połowy boiska? Jest to możliwe. A patrz, tak mówię, kurczę, wrzucam, bo przecież nie doliczy czasu, tylko mi skończy w środku akcji. Mówię, wrzucę na aferę. A tu pyk, 20 mecz, bomba, kan bez szans. Zdradziłem ci sposób. Tak, zamierzam nim grać. Ajajajajaj. Skończy? Da kopnąć? Nie, trochę doliczył, patrz, ale nie dużo. Nie, powiem ci, że ja liczę, że ci uda remontadę zrobić. Musisz, wiesz. Chcę się obawiać, że potracę po prostu gole. Nie będę w stanie odebrać mi piłki. To jak San Marino, 8-7. No. Nie, byłaby raz skandaliczny. No patrz, kan niezainteresowany. Mhm. Dużo czasu tracimy na tym, jak bramkarz tam bierze, nie? To jest... No, bierz tę piłkę! W sumie, teraz sobie pomyślałem, że dziwnie brzmi narzekanie na grę na czas przez Kana, kiedy Jacek Zieliński wykonał przez 5 minut rzut wolny z Chorwacją. No jest to pewna jakaś niesprawiedliwość. Dawaj, do boczku. Wiesz, czym się centruje? A. Widziałeś to uderzenie? 20 metr, Olisa Debe, tuż nad poprzeczką. Ale jakaś siła była tego strzału, co? Ja nie wierzę. Nie, powiem ci, że to jest szczupak, to jest siła. Niestety, on jest tak. No niestety. Dawaj, jest... podrzuć Olisa Debe na środku, niech ładuje. Jest nowa strategia gry. Przewrotka z 40 metra. No było blisko. Trzeba trochę bliżej. Nie, ale powiem ci, że naprawdę przeważasz w tej połowie. Ajajaj, niestety to się strzał. Ale dojdziesz do tego, spokojnie. Patrz, kan niezainteresowany. O. No. Ajajaj. No nie, no to powinno wejść, no co jest grane? Tak właśnie grała Polska kiedyś. Ludzie pamiętają, zachwycają się Legii Lewandowski. Były woleje z połowy boiska. Szczupaki. Jerzy Dudek, leżący w bramce. Dudek, którego jedynym kryptonitem były takie właśnie wyrzuty piłki.
Ja nie mogę, jaki to jest paździerz, jaki to jest tragiczny paździerz. Nie wyobrażałem sobie, że to może aż tak źle wyglądać. No, już dorzucaj, z głębi pola. Ale będzie bomba. Przewrotka, pioroszek, kan na rybach. 4-5. No i co? Jak było 10 minut, to byś ich ten skarcił. A nie, jest 10 minut w sumie. Nie, to masz dużo. To masz jeszcze jakieś... Jest jeszcze czas. Jest jeszcze 4 minuty grania. Nie wiem, czy tutaj wiedzą o instytucji dogrywki, czy to jakby nie leży. Bo to jest taka gra, że jak możesz zrobić mnie, no to nie da. No, ale nie znam drugiej grupy piłkarskiej, której no nie ma możliwości nawet zrozumienia. Przyjmie mi się wyświetlać się, że wypadasz z kucharu, przegrałeś. Ta sama plansza, bo już po co robić drugą, skoro już jedna jest zrobiona. Nie mam. Dawaj, dorzut, już. Ale będzie gol. 5-5, co za remontada. Trudno się tak robi. No. Nie, muszę przyznać, że od momentu, kiedy obczaliśmy wrzutki w pole karne. Gra znaczy nie, inaczej. No to ty obczaiłeś wrzutki w pole karne. Ta gra jest pochwałą strzał, pochwałą próby. Mhm. Warto próbować. Oni tak starają się zasugerować, skoro my zrobiliśmy grę i nam się udało, bo spróbowaliśmy, to wy możecie spróbować strzału z połowy. Czemu nie? Karny. Nie naciskaj nic. Bo żeby ci nie kopuł. Ale tu w ogóle coś kieruje? Tak. Czekaj. O, tak, dobra. Tak, i teraz sobie... Ale kibice, można się przyjrzeć kibicom. Tak, pięknie. Kibice są bardzo rozemocjonowani. Bardzo, szalenie. Machają tym szalikami jak... Tylko jakimś strzałkiem. Strzałkę. No, jest, widzisz? Prawie. Gratuluję. No, spokojnie. Jeszcze strzał. Kibice, wiesz, wybieramy tam presję na tych trybunach. Mam tylko jedno pytanie. Dlaczego nie przekazałem ci... Klawiatury podczas ćwierćfinału Mistrzostw Świata. Nie wiedzieliśmy jeszcze, jak się strzela. W jaki sposób złamana jest ta gra? No bo wiemy, że jest złamana tymi strzałami z połowy boiska, ale to nie jest jej jedyne złamanie. O, już jeszcze mówić go, bo oni też to znają. Widzisz? Spokojnie. Zostały ci dwa wybicia piłki, bo jest 80 minuta. Ten sędzia w ogóle. Nie wiem czy. Ale to teraz troszkę szczęścia na też pomogło, proszę. Co się dzieje? Widać, że to nie mundial, tylko spotkanie towarzyskie. O, tak, pyta tą. Gdzie? Co to było? A chciałem jeszcze raz. Albo nie przesunąłeś na niego, znaczy nie zmieniłeś, wiesz. Świeżo nie wpadł. Strzelił. Załamano Liverpool. No nie wierzę. Nie, to trzeba obejrzeć na powtórce. Bo jak zaczęliśmy mówić, że szkoda, że nie wpadł z tym do bramki, to tak pomyślałem, no nie, aż tak głupia ta gra nie jest. No nie jest aż tak żenująca. Ta gra naprawdę mocno bazuje na sentymencie. Patrz. Mówię, najlepsze jest to, że piłka... Chyba jeszcze przez siatkę, nie? Dopiero jak wstawał. Jak się wracał, to dopiero piłka to jest pada. Najpiękniejszy gol, jaki widziałem. To prawda. Szukajcie tej gry. Era futbolu. Albo Puchar Tesco. Gra, która nazywa się Puchar Tesco, nie może być nieudana. A mi teraz głupio. Nie, dałem ci przy wyniku 3-5 chyba. Albo 2-5 nawet. Może Kac sobie znowu wrzuci do siatki. Zabaweczka. No, to była Era futbolu. Kuba, jakie refleksje na temat tej gry? Wiesz co, patrz, kan na czerwono. Wiesz co, nie wiem co ci powiedzieć. Nie, po prostu nie potrafię ci odpowiedzieć na pytanie, kto powinien się znaleźć w autorze. Nie, nie chcieli za szybko się ujawniać. Chcieli, żebyśmy najpierw podłapali, jaka to jest gra i dopiero teraz. Myślisz, że to są zmyślone? Alberto Dominguez Aguilar i José Antonio Checa Porto. Wiktor Cegła. Wiktor Cegła robił wersję tak? O proszę, muszę go zapytać, co tak czuł, kiedy to spolszał? Znaczy, Wiktor miał pewne opinie na temat tej gry. Sugerował, żeby zrobić reportaż o tej grze, ponieważ cała jej historia jest fantastyczna. Rozmawiałeś z Wiktorem? Kiedyś jak wrzuciłem jakiś skin na Twitterze dotyczący gry futbolu, to powiedział, że zróbcie reportaż o tej grze, o tym jak ona powstawała, jakie są kulisy powstawania tej gry. Wiesz co, to nie... O, patrz, podziękowania dla Jesusa Romo Hidalgo. O. Monika Garcia Herrera. Rodziny przyjaciół mojej żony Eleny, Alberto Dominguez. Dla Luny i Kiry także, z wykrzyknikiem. Naprawdę, pozdrawiamy. Luna i Kira, przyjaciele Daniela Alcazara.
Przyjaciele, rodzina i wspaniała Suzana od Alfonso Kamina. Dziękujemy wszystkim tym, którzy zdecydowali się poświęcić tej grze jakiekolwiek minuty swojego życia. Moglibyśmy zrobić w drodze i pojechać do miejsca. Do Wiktora Cegu. Albo do Alberto Domingueza. Do Lumy Jeleni także. Co to było? Boże święty. Nie, mam dość gier komputerowych na najbliższe 10 minut. Chociaż ostatni raz tak dobrze bawiłem się. Nie pamiętam kiedy. Naprawdę, nie pamiętam kiedy się ostatni raz tak dobrze bawiłem, jak poznając erę futbolu 2002. Zabawi mi się w słuch. Te 5 sekund zapętlone. Wystarczy. Kruszka chodzi. Boże święty.